Boję się jakichś skomplikowanych układów choreograficznych, więc mam nadzieję, że nic takiego mi się nie trafi. No nie. Tu się musi zmieścić ręka z łokciem. Nakrzyż na mnie. Sara, kopi się kino, czole, łącza, terio, Sara, Jadzia! Sara, Sara, kopi się kino, czole, łącza, terio, Sara, Kuro, Sara, Teraz lasem. Dobrze ci idzie, bardzo dobrze. Boże. Ona ma za długie patyki. Opa, Gangnam Style. Wszystko się zgadza, tylko jednej rzeczy nie rozumiem. Odkąd pamiętam, zawsze wydawało mi się, że długie patyki, czyli nogi u kobiety, to jest zaleta, a nie wada. Nie w tym wypadku. A o co chodzi? Chodzi o to, że mam być grubym Azjatą. No, to rzeczywiście nie po warunkach. Ale gruby Azjata musi mieć krótkie nogi, tak? Krótki, no. Krótki, krępy. Konik, ten taki motyw z konikiem był trenowany? Jak najbardziej, no. Ktoś ci pomagał? Podstawa. Bo tam ktoś musi jednak być tym konikiem. No dobrze, nasza Julia się nie troszeczkę... Nie komentujmy tego. Julia się troszeczkę speszyła. Ja nawet w ciebie wierzę, ale żeby upewnić się, że na pewno w ciebie wierzę, jeszcze raz przypomnijmy sobie teledysk, który widziały 2 miliardy ludzi na całym świecie. Łopan Gangnam Style! Gangnam Style. Op, 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 op. Łopan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Łopan Gangnam Style. Życzę ci dużo szczęścia. Jak jest szczęścia po koreańsku? Nie wiem, mam tylko Łopa Gangnam Style. To Łopa Gangnam Style, Julia. Zapraszam cię do naszej magicznej windy. Dziękuję. Ktoś się chyba nie ma prawa udać, ale jednak spróbujmy. Julia Pietrucha już za moment zamieni się w Saja. Gangnam Style. Gangnam Style.
Słuchajcie, nie mogę na niego patrzeć. To znaczy, to jest tak. Na początku myślałem, że to Bilgun tańczy. Ale Bilgun bez charakteryzacji. Julka. Słuchajcie, w razie co, ja chciałem tylko coś powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że to naprawdę jest Julka Pietruch. Julka, jak cię zobaczyłam tam, to chciałam ci przede wszystkim powiedzieć, że jesteś bardzo piękną kobietą, ale ciężko mi to teraz, wiesz, tak przez gardło przechodzi. Rewelacja, jesteś po prostu gwoździem tego programu. Ja się cieszę, że mieszkam w Polsce. Adam Jaworski. Bo po pierwsze, z przepięknej Polki można zrobić brzydkiego Azjatę, jak się okazuje. Bilgun za Julkę by nie dał rady. Ale powiem tak, tancerki mamy zdecydowanie ładniejsze niż w wideoklipie. Ale to, co zobaczyłem na samym początku, czyli wjechał wielki koreański czołg i rozjechał nas wszystkich, po prostu ja tutaj, słuchajcie, zwariowałem, naprawdę. No, szaleństwo, szaleństwo. Dziękujemy Adamo. Wszystkie kobiety zazdrosne o Julkę dzisiaj przeżywają jakieś katarzis. Naprawdę, dobrze się Ale czuję. Wiesz co fajnie, bo fajnie Julka uchwyciła tę taką pewność siebie w podrywie. Tak. I takie, takie koreańskie gigolo, prawda? No. Po prostu Gangnam Style. Dziękujemy bardzo. Fajnie.